Witam w czwartej części omawiania książki Rozmowy z Cioranem. Cioran rozważa problem nudy i pustki, ale to pominiemy sobie. Choć na pewno są to ciekawe i poniekąd też e, fundamentalne kwestie, proszę Państwa. Później jest e, trochę o kulturze jedzenia we Francji, która jest niezwykle ważna. E, Cioran tam opisuje, że po prostu zdziwił się, jak to jest ważne. Zdziwił się, jak to jest ważna kwestia we Francji, bo w Rumunii nie przywiązywał do jedzenia wielkiej wagi. jad po prostu co popadnie, żeby zaspokoić głód. Natomiast we Francji to jest wydarzenie na miarę wydarzenia kulturalnego wręcz, czy jedzenie, więc o tym właśnie mówi. Później, później Cioran mówi też o buddyzmie i że zgadza się z większością tego, co głosi buddyzm, ale sam nie jest zdolny do bycia buddystą, bo po prostu nie jest w stanie przezwyciężyć swojego ja. W dodatku mówi też, że często unosi się gniewem, no a gniew w buddyzmie po prostu to jest największy grzech, więc nie nadaje się na buddystę. No i Cioran podał przykład swojej nadpobudliwości, proszę Państwa, i gniewu. I Właśnie mówi, że to wszystko ogarnęło go tak z znienacka. I, i, I to dało mu do myślenia. I proszę posłuchać tego fragmentu. Na kilka dni przed wkroczeniem Niemców do Paryża ktoś mi powiedział, że pieniądze utracą wszelką wartość. Miałem tysiąc franków. Byłoby idiotyzmem stracić ten tysiąc franków. Miałem tylko jeden garnitur. Wobec tego mogłem sobie kupić drugi. Ruszał więc na wielkie bulwary żeby nabyć ten drugi garnitur. W pełni świadom, że jest coś nieprzyzwoitego w fakcie kupowania garnituru, kiedy wszyscy biorą nogi za pas. Wchodzę do sklepu, gdzie naturalnie nie ma żywej duszy. Sprzedawca pokazuje mi kilka ubrań. Raptę mówię sobie: to idiotyzm kupować ubranie. A ten facet mówi: czy żadne się panu nie podoba? Odpowiadam: nie. On na to: idiota. Więc pomyślałem natychmiast on ma rację. Zachowałem się jak idiota. To nie czas na kupowanie ubrań, gdy cały kraj się wali. Ten typ słusznie dał mi nauczkę. I tyle. Działo się to więc 40 lat temu. Otóż 2-3 lata temu budzę się w środku nocy gwałtownie. Ach, mówię do siebie, ach. I mam straszną ochotę poderżnąć temu typowi gardło, którego zapomniałem zupełnie, który całkiem wyleciał mi z pamięci. Przecież całą tę historię kompletnie zaumniałem. A tu, prawie 40 lat później, zrywał się ze stu z myślą, żeby zabić tego faceta, pomścić zniewagę, jaką mi wyrządził, nazywając mnie idiotą. Wtedy powiedziałem sobie, jeśli zła myśl mogła tkwić we mnie gdzieś głęboko przez 40 lat, myśl przecież jakoś we mnie obecna, to jestem naznaczony przez to, co się nazywa grzechem pierworodnym. Jestem istotą upadłą. Nie mam żadnej duchowej przyszłości. Naczytałem się co prawda wielkich mistyków, ale w gruncie rzeczy nie mam w sobie materiału na mistyka, bo nie sposób pojąć, żeby jakikolwiek mistyk mógł po 40 latach mieć jakieś pretensje do owego typa. To była dla mnie niezwykła lekcja skromności. No, piękna historia. Rzeczywiście, i pewnie wielu ludzi tak ma, właśnie, tylko nie każdy się do tego przyznaje. Następnie Cioran mówi o bezsenności. Zauważa, że ludzie znoszą życie tylko dlatego, że zapadają w sen na jakiś czas, no i wtedy mają poczucie nieciągłości życia, prawda? Natomiast gdyby musieli funkcjonować ciągle, to znaczy bez, ten, bez tej przerwy w życiu, którą jest sen, no to zdaniem Ciorana szybko przejrzeliby życie. I czym ono tak naprawdę jest, i, i boleśnie wtedy odczuwaliby każdą sekundę, minutę i godzinę swojej egzystencji. No i prawdopodobnie szybko odkryliby bezsens tego wszystkiego, bezsensowne posuwanie się czasu. Według Ciorana, bezsenność to największe doświadczenie, jakie może być dane człowiekowi. No i następnie Cioran zwierza się z pewnego przeżycia w młodości. Cytuję. Miałem 20 lat i byliśmy sami w domu, matka i ja była, zawsze wymieniam godzinę, bo w wyjątkowych momentach życia godzina jest ważna, nie sama w sobie, lecz dla mnie. Otóż była godzina druga po południu. Pamiętam, rzuciłem się na kanapę mówiąc już dłużej nie mogę. Na to moja matka, żona księdza, właściwie prawosławnego popa, trzeba pamiętać o tamtych czasach, mówi mi, gdybym wiedziała, Usunęłabym ciążę. Muszę powiedzieć, że te słowa zamiast mnie przygnębić, stały się dla mnie wyzwoleniem. Zrobiły mi dobrze, bo zrozumiałem, że w istocie byłem zwykłym przypadkiem. Nie powinienem brać swego życia na serio. To zdanie miało moc wyzwalającą. No, jest to rzeczywiście niezwyk, niezwykły fragment, do tego wracał parę razy Cioran, nawet w tej książce. No, i ten fragment wielu konserwatystów może porazić, ale nie zmienia to faktu, że faktycznie nasze życie to jest przypadek, proszę Państwa. No bo gdyby do zapłodnienia doszło ułamek sekundy wcześniej czy później, to byłby to już zupełnie inny zestaw genów i inny człowiek. To jest po prostu jedno wielkie losowanie. I jeśli sobie tylko to uświadomimy i odrzucimy wszystko to, co kultura wokół tego stworzyła, prawda, to nasze życie będzie jawić się jako najczystszy przypadek zupełnie, i w związku z tym świadomość tego nas wyzwala, bo nie musimy się już niczym przejmować. A zwłaszcza nie musimy się przejmować swoją rolą w tym świecie. Cioran następnie mówi o kolejny raz o tym, że świadomość to jest wielka nieprzyjaciółka życia. No i rzeczywiście świadomość to jest, proszę Państwa, wielką nieprzyjaciółką życia, ale ja nie będę tutaj tego rozwijał, bo, bo już parę razy o tym mówiłem. Koniecznie sięgnijcie Państwo do tej książki, jeśli chcecie właśnie o tej świadomości dużo tutaj poczytać. Później Cioran mówi o S i cytuję. Myśl o S pomaga żyć. Taka jest moja teoria. Przepraszam, że cytuję sam siebie, ale sądzę, że muszę to zrobić. Otóż powiedziałem, że gdyby nie myśl o S, dawno bym się zabił. Co miałem na myśli? To, że życie da się znosić jedynie dzięki świadomości, że możemy je porzucić, kiedykolwiek zechcemy. Jest ono na naszej łasce. Ta myśl nie tylko nie odbiera ochoty do życia, ani nie wtrąca w przygnębienie, lecz przeciwnie, przyprawia o upojenie. W gruncie rzeczy jesteśmy wrzuceni w ten świat i nie bardzo wiemy dlaczego. Nie ma żadnego powodu, byśmy tu byli. Ale myśl, że możemy zatriumfować nad życiem, że trzymamy w rękach nasze życie i możemy opuścić ten spektakl, kiedy nam się spodoba, ta myśl wprawia nas w uniesienie. No, rzeczywiście, to jest trafna uwaga. I dalej Cioran wyjaśnia, że nie chodzi o to, byśmy się zabijali, tylko byśmy mogli sobie to pomyśleć. I, I proszę Państwa, i nawet to jest nam zabierane przez niektóre religie, przynajmniej. Moim zdaniem, proszę Państwa, rzeczywiście bez S, przynajmniej takiego potencjalnego, prawda? S. No życie byłoby naprawdę nie do zniesienia. I tutaj właśnie Cioran mówi, że nie musimy się zabijać, musimy tylko wiedzieć, że możemy się zabić. Świadomość tego napełnia radością. Pozwala ona znieść wszystko. Jest to jeden z największych przywilejów człowieka. To prosta sprawa. Nie jestem za S. Jestem tylko za użytecznością idei S. Jestem pewien, że człowiek jej potrzebuje. Gdy naprawdę zastanawiamy się, dlaczego nas tutaj wrzucono, jesteśmy w kropce. To, co robimy na ogół, nie ma żadnego znaczenia. Dlaczego? Cóż, gdy wiemy, co człowiekowi przyniesie przyszłość, a myśl, że jestem panem samego siebie, że wystarczy mi się zabić, i wszystko jest załatwione. No. Y to, to prawda jest, tylko że oczywiście to, 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 to nie jest poprawne politycznie, to, to, to nie jest prawda, y, coś co sobie będzie reklamowane, o czym się będzie mówiło głośno, ale no, dużo jest prawdy w tym niestety. I kolejną rozmową to jest y, rozmowa Ciorana z Luisem Jorge Halfenem, argentyńskim filozofem. No i w tej rozmowie padają między innymi takie oto słowa. To, to, z mojego punktu widzenia, są niezwykle ciekawe słowa. Proszę posłuchać. Człowiek pojawił się na skutek jakiejś eksplozji megalomanii. U podłoża klęsk tkwi ambicja. To za jej sprawą ludzie są nieszczęśliwi i pragną przekraczać samych siebie. Wszystko złopłynie płynie z tej woli przekraczania się, z tej mentalnej choroby, z tej wszechmocy. Człowiek to dziwne zjawisko, owoc jakiejś pierwotnej powinności która go do przekraczania własnych, człowieczych granic. To właśnie jest jego cechą i rzecz niezwykła. Z tego właśnie powodu jest skazany. Człowiek sforsował własne granice. Człowiek jest niczym, albo co najwyżej czymś niewiele znaczącym. Zapragnął jednak być wszystkim i zatracił się wskutek braku skromności, a teraz nie może się już zatrzymać. Dlatego nic już się nie da zrobić. Zresztą w tym również tkwi genialność człowieka. I tak musi to się ciągnąć dalej, taka jest logika ludzkiej egzystencji. Koniec końców to normalne. Jeśli jest jakieś słowo na określenie przyszłości, to chyba tylko ugrzęźnięcie. Człowiekowi pisane jest ugrzęźnięcie, gdyż wszystko, co wyjątkowe, musi upaść. Jestem bardziej niż pewien, że człowiek skończy w sensie metafizycznym i historycznym jako fantom, cień, albo że stanie się kimś w rodzaju emeryta bądź. Imbecyla. Nie można go ocalić, bo droga, jaką podążył, z konieczności jest zgubna. Jeśli występuję jeśli przeciw utopiom, to dlatego, że człowiek wszedł na drogę, która może go doprowadzić tylko do zguby i nie może zachować się inaczej, nie może się cofnąć i to jest jego tragedia. Człowiek ma wszystko z wyjątkiem mądrości. No tak, no i trudno się z tym nie zgodzić. Po prostu. Człowiek będzie brykał i brykał, no ale to wszystko jest do czasu, proszę państwa. Wcześniej czy później nastąpi jakiś upadek. Tylko, że to jest nieuchronne, dlatego, że ambicji człowieka nic nie poskromi. To jest tylko kwestia, kiedy dojdzie do przekroczenia czerwonej linii przez człowieka, a nie kwestia tego, czy człowiek ją przekroczy. Na pewno przekroczy, bo po prostu taka jest natura człowieka. Człowiek zniszczy siebie i wszystko wokół, wokół siebie. Po prostu taki jest człowiek. No to chyba już widzimy po prostu na Was na oczy, prawda? Następnie jest również bardzo ciekawy fragment oddajmy głos Emilowi Cioranowi Dla mnie ludzkość dzieli się na dwie kategorie tych, którzy nie zrozumieli w praktyce jest to niemal cała ludzkość i tych, którzy zrozumieli będących ledwie garstką dobrze, ale co to znaczy zrozumieli? Otóż trzeba stwierdzić, że ci, którzy zrozumieli, to na ogół ludzie, którym w życiu się nie powiodło. Klęska to doświadczenie filozoficzne o kapitalnym znaczeniu i bardzo płodne, natomiast ten, kto odnosi triumfy, widzi tylko swój cel osobisty. Innymi słowy, jego pole widzenia jest patologicznie zawężone, ulega iluzji. No i to jest też kwestia, którą Ciolan w paru miejscach właśnie yy, wspominał. Są ludzie, proszę Państwa, którzy zrozumieją, ale co to tak naprawdę oznacza? To w moim przekonaniu są po prostu ludzie, którzy głęboko sobie uświadomili, bo wiedzieć to jest co innego, ale głęboko sobie uświadomić to jest też jeszcze zupełnie inna sprawa. My wiemy wiele różnych rzeczy, ale... Mało rzeczy mamy głęboko sobie uświadomionych. A tutaj chodzi właśnie o ludzi, którzy są, którzy głęboko sobie uświadomili, że ten świat nigdy nie zaoferuje nikomu niczego dobrego na dłuższą metę. Bo po prostu z wielu powodów jest to niemożliwe. To jest po prostu głęboka świadomość, że jesteśmy w czymś w rodzaju więzienia. Które jest dość ponurym miejscem, no co, co prawda, z okresowymi oczywiście tam przebłyskami czegoś może i pięknego czy dobrego, ale w gruncie rzeczy to jest pułapka i miejsce, z którego nie można uciec. I po prostu jest się nieustannie ruchomym celem. I to jest właśnie to zrozumienie, tak? O którym tutaj Cioran wspominał. Cioran dosłownie spotkał paru ludzi, którzy jego zdaniem zrozumieli. Natomiast na pewno nie można powiedzieć o kimś o, o danym człowieku nie można powiedzieć, że zrozumiał, jeśli na przykład nie wiem, entuzjastycznie podchodzi do czegoś, tak z ufnością patrzy w przyszłość, wierzy w ten świat, w życie ludzi itd. Dalej w tej rozmowie Cioran powraca do młodości i momentu, kiedy musiał opuścić rodzinną wieś. No, i to jest rzeczywiście fundamentalne doświadczenie tutaj dla Ciorana. On do tego stale powracał. No i cytuję. Widzi pan, urodziłem się w Rumunii, w małej karpackiej wsi. Jako malec cały swój czas od świtu do nocy spędzałem na dworze, w górach, jak dzikie zwierzę. Gdy miałem 10 lat, rodzice przetranspo, przetransportowali mnie. Do miasta, jeszcze pamiętam te, tę podróż, gdy wieziono mnie konnym wozem, byłem w czarnej rozpaczy, wyrwano mnie z korzeniami, i podczas tej jazdy, trwającej półtorej godziny, już miałem przeczucie jakiejś nieodwracalnej straty. Ta historia może posłużyć za przypowieść: naprawdę byłoby lepiej, gdyby cywilizacja w ogóle nie zaistniała i gdyby człowiek pozostał na etapie biblijnym, a mówiąc ściślej genezyjskim no piękny fragment to jest. I ja mam wrażenie, że tutaj Cioran pokazał swój y, prawdziwy geniusz y, zupełnie. Rzeczywiście, tutaj jest dużo prawdy. Człowiek ciągle czegoś szuka, proszę Państwa, ale na tym świecie tak naprawdę to nie ma niczego do znalezienia. Y, Im bardziej tworzy się ten nasz świat, y, naszą cywilizację, tym bardziej sprawy się komplikują tymczasem człowiek oprócz tego, że tworzy właśnie tą cywilizację, cały czas szuka spełnienia i tak dalej, ale nie widzi, że wraz z postępem jak gdyby cywilizacyjnym traci dużo wolności, prawda, spokoju i tak dalej. Tego nie widzi. No i wiadomo, że to wszystko przecież sprawy się komplikują na świecie, to wszystko kosztuje nas coraz więcej energii, stresu, sił. No i później widzimy ludzi zabieganych, nie dających sobie rady. A nawet ci, co dają sobie radę, to też, proszę państwa, wzdychają. To nie jest, ja się nasłuchałem też wielu rozmów yy, i podsłuchałem też wiele rozmów i, i wiem po prostu, że nawet ci, co, co na pierwszy rzut oka dają sobie radę, też wzdychają, też narzekają. Po prostu na nawał obowiązków, na problemy i tak dalej. No, bo to, to żona się rozchorowała, a to, to nie ma dzieci z kim zostawić, a to trzeba ściągnąć leki ze Szwajcarii, bo, bo prawda jakieś tam dziecko czy wnuk zachorował i niestety samemu trzeba leki sprowadzać ze Szwajcarii. Trzeba się naprosić, dawać łapówki, kombinować prawda i, to, a, i, i załatwiać tysiące, tysiące spraw. I tak to jest właśnie yy, ze wszystkim. No, no, sprawy się komplikują i po prostu człowiek ma coraz mniej czasu. I coraz więcej energii potrzebuje na to wszystko, ale, ale tego nie widzi. No, tylko się cieszy, że prawda, yy, no, się, jest postęp w cywilizacji. No ale jakim kosztem? Bo tego kosztu się nie widzi. Nigdy się nie widzimy tych kosztów, tylko się cieszymy, że coś tam, coś tam, tak? No, ale człowiek jest pyszny, oczywiście człowiek jest zazdrosny, no i jeden drugiego popycha do tego szaleństwa, prawda? Bo kolega ma, to ja też muszę mieć, prawda? I kto jest lepszy? No? Kolejna rozmowa to jest rozmowa Almira z Cioranem, i w tej rozmowie Cioran zwraca uwagę, jak ludzie są więźniami własnych ciał i że w gruncie rzeczy jest to poniżające. To jest ciekawy właśnie fragment. Cytuję: Jednym z powodów, dla których można negować wolność, jest nasza zależność od czynnika meteorologicznego. Wolność jest złudzeniem, bo zależy od rzeczy, które nie powinny mnie warunkować. Moje myśli zawsze były mi dyktowane przez moje narządy, które z kolei poddane są dyktaturze klimatu. Ciało odgrywało bardzo ważną rolę w moim życiu i z wiekiem się to nasila. Nicie bardzo bystro zauważył to uwarunkowanie przez klimat. Moja niedyspozycja natury klimatologicznej <laughs> związana jest ze złym <laughs> samopoczuciem typu metafizycznego. Nie chcę przez to powiedzieć, że meteorologia warunkuje metafizykę. Konstatuję tylko jakąś symultaniczność między pytaniami metafizycznymi i niedyspozycją fizyczną. Bardzo wcześnie uświadomiłem sobie tę oczywistość i usiłowałem ją ukrywać. Tutaj Almira nie ciągnie tego tematu, ale wielu ludzi to ukrywa proszę Państwa, na przykład to, że gorzej się czuje bez konkretnego powodu. Za tym udawaniem, moim zdaniem, kryje się po prostu wstyd, często nieuświadamiany zupełnie, że no w tak dużym stopniu zależymy na przykład od pogody. A człowiek chce być panem wszystkiego, prawda? I to go poniża, można powiedzieć, dlatego jakoś tak to ukrywamy. Po prostu człowiek jest na łasce meteorologii, tutaj Cioran słusznie to zauważył, ale to poniża człowieka. Ego człowieka jest urażone, i wolimy właśnie to ukrywać. Dalej, Cioran mówi trochę prawda o tych sprawach łóżkowych, ale nie za dużo. On mało o tym mówił. Mówi też o uwielbieniu dla Hiszpanii. Cioran uwielbiał Hiszpanię. Często ją odwiedzał w młodości, nawet tam też rowerem przemierzył Hiszpanię. Hiszpania pociągała go po prostu, bo jest taka nieeuropejska. Nie a przy tym, prawda występuje tam specyficzna melancholia i nostalgia. I jak to cioran wyraził, jest to emocja w stanie czystym. Później cioran kolejny raz używa sobie na historii i właśnie mówię, że przez długie lata gardził historią, ale z chwilą, gdy lepiej ją poznał, no to zdał sobie sprawę, ile tam było cynizmu, prawda? ale to już było. Tutaj nie będę tego powtarzał po prostu jest przerażony tym, co, 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 co historia mu powiedziała o ludzkości. No i później Almira dopytuje, a postęp, prawda? I Cioran odpowiada, postęp w zasadzie nie istnieje. Uznaję tylko postęp techniczny, od którego wszystko, co kocham, jest całkowicie niezależne. Jeśli idzie o przeznaczenie ludzkości, nic nie zyskujemy na tym, że przechodzimy późno. Jeśli usuniemy z historii ideę postępu, dochodzimy do wniosku, że to... <laughs> Co nastąpi w przyszłości, nie ma żadnego znaczenia. Nie ma sensu narzekać, żeśmy urodzili się zbyt wcześnie. Przeciwnie, powinniśmy żałować tych, co przyjdą po nas. Bardzo długo zazdroszczono starożytnym, później, zwłaszcza od XIX wieku, robiono coś całkiem odwrotnego. Wydaje mi się, że w ostatnich latach w świadomości Europy nastąpiła jakaś zmiana. Nikt już nie zazdrości młodym, bo wiadomo, że przyszłość z wojnami czy bez będzie okropna. Choć odrzucanie postępu ma również, rzecz jasna, aspekt małostkowy. Wprost nie chcę się wierzyć, że ktoś, kto urodzi się po mnie, będzie korzystał z rzeczy, których ja nie mogłem poznać. Duma nie może tego tolerować, ale w ostatecznym rachunku nie ma żadnej różnicy, czy będę żył za 50 bądź 100 lat, czy też żyłem 100 lat temu. No i Almira pyta, można by powiedzieć, że według pana historią rządzą mechanizmy podobne jak każdą inną egzystencją? Tak, historię można przyrównać do życia, które pojawia się i obumiera. Jest to sprawa rytmu. Uważam, że człowiek nie powinien był wdawać się w kąszachty z historią, że powinien był raczej wieść żywot nieruchomy, bliski zwierzęcości, bez dumy i ambicji. Nie powinien był ulegać pokusie prometejskiej, gdyż Prometeusz był wielkim podżegaczem. Jak wszystkim dobroczyńcom, brakowało mu przenikliwości, był naiwniakiem. W istocie, historia powszechna jest ciągiem powtarzających się katastrof, które poprzedzają katastrofę ostateczną. No właśnie, w dzisiejszych czasach jest też wielu, wielu podżegaczy, proszę Państwa. Ale to są właśnie ludzie pozbawieni przelikliwości. Często ludzie bardzo, bardzo naiwni. I naprawdę to jest, to jest fakt. Proszę tak się przypatrzeć tym wszystkim, prawda, podżegaczom. Dziękuję za dzisiaj. Koniec części czwartej. Będzie kolejna część. Proszę o komentarze, lajki, subskrypcje. Dziękuję bardzo.